Hejko, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Więc muszę was niestety rozczarować, bo taką nieznaczną, małą, taką naprawdę nieznaczną część tych odcinków, znaczy w ogóle część tego budowania tego miasta, was ominęła i to jest problem. Ciekawe czemu straż pożarna stoi na czerwonym świetle. Albo to policja? Nie, to policja jest na wezwaniu. Ciekawe. Więc ominęła was taka mała, ale naprawdę nieznaczna część. Zbudowałem tylko poza kamerą miasto. Nic takiego, nie? No niestety tak się zdarzyło, że nie zauważyłem, że nagrywałem w zły sposób. I jedyne co się nagrało, pokażę wam teraz. No właśnie, to by było na tyle. Dokładnie to się nagrało. Gadałem po prostu do siebie przez jakieś 25 minut. Cały odcinek dosłownie nagrałem dopiero przy edytowaniu na następny dzień. Skapłem się, że zepsułem, no. No i ciutkę was ominęło. Co tutaj zrobiłem? Więc zrobiłem takie miasteczko, jak widzicie. Troszeczkę ulepszyłem to, co zbudowaliśmy w poprzednim odcinku. Na przykład dobudowałem tutaj tą część, troszkę tej części i tutaj tą autostradę, która będzie prowadziła przez środek tego miasta, bo miasto planuje jakoś bardziej rozbudować w tę stronę, no na całym tym półwyspie tutaj, ale to później. Będzie trzeba przenieść jakąś troszkę tą autostradę, ale to tym też zajmiemy się później. A póki co, odkryłem, jak zrobić te jednokierunkowe, trzypasmowe drogi. Okazało się, że to są po prostu zwykłe autostrady, tylko że one wyglądają tutaj tak, czyli że to są takie dwupasmowe te, ale jak sobie przeczytałem, okazuje się, że to jest po prostu jedna taka komórka jednokierunkowa. No, fajnie, szkoda, że dopiero dowiedziałem się o tym teraz, ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią, tak? No więc sobie tutaj taką autostradę małą wybudowałem tu w pośrodku miasta. Jeśli najwyżej będzie zbyt hałasowało czy coś, to można tutaj zrobić z ekranem akustycznym. A póki co tak, trzeba by poniszczyć te budynki. Najpierw może tak, dlatego że nie chcę w tych miejscach, przy tych takich żwirowych drogach budynków. O tym właśnie mówiłem w tym odcinku, w którym nie nagrałem. Powinny się za chwilę zniszczyć. Podobnie chcę tu. Tu jest spoko. O, tutaj takie słodkie małe bloki będą. Może wypadałoby to jednak zniszczyć i zrobić tutaj te co? Jakiś park czy coś w tym stylu. O, jeden głos mi się zmienia. To też zniszczę i to. To i to. A czemu to się stawiają? Co za gnoje. Tak. Że dopiero co usunąłem te strefy. Idźcie stąd. O, tutaj to samo. Ja pierdzielę. Teraz. Teraz, teraz. I tu, i tu. I tu, i tu, i tu, i tu. Już? No prawie, bo tutaj się znowu postawiło. Kurde, no. Jeszcze raz te strefy. No. Czemu to się tak robi? Naprawdę, to nie jest miłe. Tutaj to samo. Kuźwa, no. Ach, idźcie stąd, ja nie chcę. No i dalej tutaj to są te strefy, no kurde. Dobra, pobawię się tym chyba poza nagraniem, bo już za dużo na tym czasu spędzam. Chcę po prostu, żeby było to tak jak tutaj, żeby się to budyneczki nie budowały. No i oczywiście jak na złość się budują. Więc, co możemy teraz zrobić? przydałoby się parę parków i troszeczkę ulic dobudować, mianowicie do tego chciałbym takie parę odnóg zrobić. Tutaj przydałyby się kolejne strefy przemysłowe, bo widzę, że jest zapotrzebowanie.
Więc dajmy im to. I co jeszcze? Tu. I to też wypełnię strefami przemysłowymi. I tutaj by się przydało teraz to zniszczyć. I jakieś jednokierunkowe drogi, myślę, postawić takie, żeby połączyć te drogi z autostradami, coś w ten sposób, ale zbyt strome zbocze. Więc może miejsce jest już zajęte, co najwyżej tak. Nie, w ten sposób tego nie zrobimy. Dobra, to może inaczej. Pyk, pyk. I może gdzieś tu? Damy radę? Damy radę, pięknie. Okej, to zrobię to w ten sposób. I podobnie przydałoby się zrobić to tutaj. O, idealnie. O, to mi właśnie chodziło. Tu prawdopodobnie będzie trzeba jakoś rozdzielić tą drogę na dwie części. Jedna tu, jedna tu. Ale tym myślę, że się pobawię później. Na razie chcę... o, w ten sposób może. Na razie tak. Tylko na chwilę. Tak i... Czyli, że stąd sobie mogą pojechać tu i stamtąd mogą... Nie, zaraz. I stąd mogą sobie pojechać tu. W ten sposób. A jeśli będą chcieli na przykład pojechać sobie w tamtą stronę, to zrobię to później, żeby od tej strony... No, wiecie, o co chodzi. Podobnie zrobię tutaj. Widzę, że wody brakuje. Akurat na tym jednym kwadraciku. Właściwie to czemu ty się tu zbudowałeś? Nie rozumiem tego. Sio. I ty też powinieneś stąd iść, bo przecież nie ma tu... A nie, dobra, są tu strefy. Dobra, to było głupie. Ale nieważne. Czego potrzebujemy? W zasadzie żadnych stref póki co nie trzeba. Zobaczymy, jak jest zadowolenie, jeśli chodzi o parki. Tak średniawo powiedziałbym. Średnio. Więc może... Może gdzieś tutaj wbudować. Ile to zajmuje miejsca? Może... Dobra, wybudujemy tutaj. Niech się cieszą. Już jest na niebiesko. To super. I podobnie myślę, że zrobimy gdzieś tutaj. I od razu obok, żeby to też jakoś wyglądało. W ten sposób. Okej, już się na niebiesko robi. Prawdopodobnie za chwilę powinny się te budynki upgrade'ować. Okej, tu by się park jakiś fajny przydał. Mamy tu może coś takiego, żeby się idealnie tu wlazło. Nie, oczywiście wszystko jest nieparzyście, więc nie da rady tego wcisnąć tak idealnie. No dobra, to trudno, zrobimy to w ten sposób. Tak, i później jakieś tam sobie zrobię drzewka wokół tego. A póki co... jest jeszcze większe zapotrzebowanie na strefy przemysłowe. I też tak samo myślę, że przydałoby się lepsze drogi tutaj do tego, bo jednak to chyba nie wystarczy. Zaraz zresztą zobaczymy, może zrobię to w ten sposób, jakoś zaoszczędzę trochę miejsca. Albo wykorzystam raczej to w pełni, to co mam. Tak. 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 Tak, tak. Okej. No dobra, dobudujemy to do końca. Ups. Tutaj o jedną kratkę za dużo. W ten sposób. Może jakoś połączyć tą drogę tutaj.
Nie wiem. Tak? Zakręcik jakiś by się przydał. O, nie, chyba nie do końca. Ciężko będzie tutaj jakiś taki fajny zakręt wykombinować. Może w ten sposób. I podobnie zrobimy tutaj. No, niech będzie takie coś, żeby był po prostu lepszy dojazd. Myślę, że coś podobnego przydałoby się jeszcze gdzieś tu. Tylko, że jakoś, żeby to było równo, to nie bardzo, bo wchodzi mi w drogę niestety. A, bo jednak... O, pięknie. Idealnie w zasadzie się to udało. Dobra. To teraz weźmiemy sobie strefy przemysłowe znowu. I znowu dodam tutaj troszkę tych stref. Zobaczymy, na jak długo to wystarczy. Okej, a póki co myślę, że dokończę jeszcze troszkę te ulice, bo widzę, że już więcej kasy mi się zebrało. No i myślę, że zobaczymy się, jak wszystkie ulice w całym tym mieście będą skończone. Okej, powiedzmy, że już chyba skończyłem. Możemy już w sumie dać play. Jak widzicie, dość troszeczkę się tutaj zmieniło. Dodałem bardzo dużo roślin. Teraz to wygląda o wiele, wiele lepiej, tak myślę, przynajmniej. I tak, na przykład według tej linii dodałem tutaj parę tych dróżek i troszeczkę roślin. Tak samo tu, aż dotąd. Tu dodałem parę drzewek, parków kilka gdzieś wokół, żeby te nasze miasta były w większości przynajmniej niebieskie. Myślę, że tu właśnie by się przydało też kiedyś dać. O, to już mogę usunąć, super. Przydałoby się dać parę parków kiedyś, albo może i nawet teraz, bo czemu nie, w sumie jak już tu jesteśmy. To myślę, że tutaj taki jeden większy park można posadzić. I nie wiem, może jeden taki mniejszy gdzieś tu. Na przykład w tym stylu. No, od razu się bardziej niebiesko zrobiło. Ale póki co tym cmentarzyskiem nie będę się zajmował. Tutaj są bogate chodniki. O, i tutaj postawiłem w poprzednim odcinku elektrownię słoneczną. O tym chyba nie wspominałem. Mamy nowe źródło energii, czyli elektrownia słoneczna, jak przed chwilą powiedziałem. Jest to lepsze nawet niż elektrownia naftowa, zasilana na ropę. Jest tańsza w utrzymaniu, ma więcej produkcji energii, ale za to jest droższa o 30 tysięcy, co w zasadzie... pod każdym względem raczej wybralibyśmy elektrownię słoneczną, bo zawsze będzie lepsza. Jedyny minus elektrowni słonecznej to jest jej koszt kupienia. I tyle. Tak to nawet hałas jest mniejszy, zanieczyszczenia nie ma. Wszystko jest lepiej. No i tutaj już jest tylko elektrownia atomowa, ale ona póki co nie jest nam potrzebna. Więc tak, wróćmy do tego miejsca. Widać, że dalej jest zapotrzebowanie na rejony przemysłowe, więc rozwiążmy troszeczkę ten problem. Myślę, że to już będzie będą ostatnie strefy przemysłowe, które będę musiał dobudowywać. Tak myślę, ale zobaczymy. Weźmy sobie strefy przemysłowe. Tak i tak. I to powinno, ale nie jestem pewien, wystarczyć już na jakiś dłuższy czas, bo pasek już nam się troszeczkę zmniejszył, ale na wszelki wypadek dodam jeszcze jedną taką strefę. To już jest w ogóle całkiem dość duże. Myślę, że nie powinno to nawet być tak blisko tego miasta. Widać, że wow, sporo śmierci. Dostęp do szpitala właściwie jest. Jedyny problem... Czy właściwie to działa ten szpital?
szpital. Powinien działać. Funkcjonuje normalnie. Chyba się nie na to patrzałem, co? Opieka zdrowotna. Szpital jest tu niby szpital, ale jakoś go nie zaznacza na fioletowo. Tak jak... Teraz tutaj był gdzieś jeszcze drugi szpital, co? No nieważne. Widzę, że trzeba jednak krematorium zbudować, czy coś w tym stylu, więc zbudujmy to krematorium tutaj. Myślę, że to będzie nawet odpowiednie miejsce. Co jeszcze? Zobaczmy. Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca. Prawdopodobnie właśnie chodzi o te krematorium, czy coś w tym stylu. Powinno się to za chwilę naprawić, nie wiem, zobaczymy. To dobra, to zostawimy. Tylko, że pytanie, czy to się teraz naprawi. Bo póki co to jakoś to nie idzie. Zobaczymy. Wow. Sporo tej śmierci. Czemu tak dużo? Potrzebny transport dla zmarłego mieszkańca. Ale że tak dużo na ten? Wow, wody zapomniałem. Tak dużo jest tego potrzebne? Znaczy, za pierwszym razem? Za jednym razem? Się coraz więcej tego pojawia. Nie wiem, o tu jeszcze zapomniałem troszkę drzewków dodać. Weźmy może ten cmentarz. Postawię go tutaj. Zmieści się? Zmieści się. I zobaczymy, czy to wystarczy, czy będzie tutaj coś jeździć. Jeżdżą czarne auta. Okej. Okay. Tu korków nie ma. Też korków nie ma. Wow, tutaj też to samo. Czyby cmentarze były pełne? Nie, raczej nie. Tutaj też. Nie mam pojęcia, czemu to się tak dzieje. Czemu aż tyle czaszek. Ale dobra. To by było chyba na tyle w tym odcinku, nie będę już przyciągał za bardzo, bo i tak już bardzo dużo zrobiliśmy w tym odcinku, albo w połowie, bo nie nagrałem poprzedniego. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam do oglądania innych moich filmów, pozdrawiam, no i cześć.